Crysis premierem 14 lat temu, a niemalże rok temu zadebiutowała wersja odświeżona, czyli remaster. Kilka dni temu po rocznej ekskluzywności dla Epic Games, gra także pojawiła się na platformie Steam i z tej okazji postanowiłem przetestować tę grę oraz podzielić się z wami opinią. Także zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie, z tej strony Jakub, a przed wami produkcja, która lata temu odbiegała od konkurencji pod względem technologicznym, jak i gameplayu. Tylko niewielu mogło pozwolić sobie na ogranie gierki na wysokich ustawieniach w przyzwoitym klatkarzu. Co ciekawsze, bywały nawet przypadki, gdy ta wymagająca gra paliła komputery. A jak jest dzisiaj z odświeżoną wersją tejże gry? Gameplay nie uległ większej zmianie, tak samo jak i fabuła, bo to w końcu tylko remaster. Chociaż grze trzeba oddać co jej, czyli jak na grę, która powstała 14 lat temu, dalej broni się ciekawą fabułą, a fizyka jest wyśmienita i pewnie wiele gier by się takiej nie powstydziło w 2021 roku. Akcja gry rozgrywa się na fikcyjnych wyspach Lingshan na Morzu Południowochińskim, po tym jak amerykańscy naukowcy dokonali przerażającego odkrycia. Po tym jak urwał się z nimi kontakt, na miejsce wkroczyła armia Korei Północnej, chcąc przejąć całkowicie kontrolę nad tym odkryciem. Wysłani zostają żołnierze z Ameryki z zadaniem oswobodzenia archeologów oraz zbadaniem sytuacji na wyspie, co szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, bo okazuje się bowiem, że odkryciem był statek obcej cywilizacji gotowy do inwazji na Ziemię. Jednak ani fabuła, ani gameplay nie jest tu najważniejszy, gdy bierzemy pod uwagę, że jest to Crysis, ale w wersji odświeżonej. Bo jak się okazuje, zmiany dotykają niemalże tylko aspektu graficznego. Może nie byłby to problem, bo nieraz twórcy odświeżają w grach tekstury, dodają wsparcie dla kilku technologii i sprzedają je po raz kolejny. Tylko w przypadku Crysisa sytuacja wygląda trochę nieciekawie niestety. Względem oryginalnej produkcji, grafika jakoś mocno się nie polepszyła, a nawet w niektórych aspektach wygląda nieco gorzej. Zacznijmy od plusów. Tekstury są teraz wyższej rozdzielczości, przez co na przykład roślinność wypada lepiej. Twarze bohaterów zostały lekko jakby wygładzone i też wygląda to naturalniej. Kombinezony zyskały sporo szczegółów, a same gogle na głowach mają fajny efekt lustra. Także chodząc po wyspie można zauważyć, że tekstury gór w oddali zostały mocno odświeżone i być może został polepszony zasięg renderowania. Na koniec rzeczy, które się mocno rzuciły mi w oczy, to ogólna poprawa oświetlenia. Wygląda zdecydowanie lepiej niż w podstawowej wersji gry i robi ogólnie niesamowite wrażenie. Ray Tracing też się tutaj znalazł, ale czy był konieczny? Tego nie wiem, bo nie posiadam karty RTX, ale oglądając porównania na YouTubie mam wrażenie, że jest on zbędny. Minusu nie będę jakoś mocno punktował, a bardziej opowiem ogólnikowo, dlaczego to odświeżenie grafiki wcale nie jest takie fajne w przypadku tej produkcji. Postacie wyglądają teraz lepiej, ale już wcześniej wyglądały spoko. W otwartej przestrzeni roślinność na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie jak w starszej wersji, a jedynie oświetlenie robi tu robotę. Broń, którą widzimy w starszej wersji, jest jakby bardziej szczegółowa. Ogólnie przeskok graficzny z gry wydanej 14 lat temu na grę wydaną w 2021 jest marginalny. Zdaję sobie sprawę, że gra była świetnie wykonana już w 2007 roku, ale ten remaster po prostu wydaje się być zbędny, bo nie zmienia aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali. Gameplay się nie zmienia, bo to remaster, a skok graficzny jest zbyt mały. Jednym zdaniem, nie warto było robić nic. Czas poświęcony na odświeżenie Crysisa można było przeznaczyć na nowe produkcje, albo doskonalenie silnika własności Crytek'a. Mam wrażenie, że ten remaster jest skierowany jedynie do osób, które nigdy nie grały w Crysisa, bo z wojga złego lepiej zagrać w odświeżoną wersję niż starą. Z drugiej strony, Crytek postanowił znowu zrobić benchmarka zamiast gry. Sam ogrywałem na średnich ustawieniach, a na wyższe włączyłem tylko dla porównania. Różnice nie są zbyt duże i na pewno nie są warte tego, żeby pocić swój sprzęt komputerowy. A moje zastanowienie jest, czy to rzeczywiście dalej jest tak wymagająca, technologicznie mocno rozwinięta gra, czy jednak kiepsko zoptymalizowana gra jak na rok 2021. Podsumowując. Jeżeli nigdy nie graliście w Crysisa, to warto zainteresować się wersją zremasterowaną. Ale jeżeli macie starszą wersję i teraz chcielibyście sobie odświeżyć gierkę, przy okazji sprawdzić jak twórcy postarali się, to raczej odradzam. Ostatecznie, jak wyrwiecie w dobrej promocji, to czemu nie, ale i tak uważam, że lepiej przeznaczyć te pieniądze na coś innego.
Poza grafiką ciężko cokolwiek ocenić, bo niewiele się zmieniło. Także mam nadzieję, że tym filmem udało mi się rozwiać czyjeś wątpliwości co do zakupu Crysisa w odświeżonej wersji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!